Deweloper był już prawie pewien, że przy Parku Śląskim na terenie Pochalach MTK będzie mógł wybudować około 1000 mieszkań. Jednak wojewoda uchylił uchwałę Lex Developer przegłosowaną przez chorzowskich radnych. W sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Później był jeszcze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał wojewodzie rację. Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Po tamtej porażce deweloper wraca z nowym pomysłem. Spółka Atal złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku usługowego o podstawowej funkcji hotelowej oraz uzupełniającej mieszkalnej. To zdaniem społeczników niezgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. To teren usługowy, na którym prowadzone mogą być handel detaliczny, rzemiosło nieprodukcyjne i gastronomia. Były tutaj tereny wystawiennicze, były restauracje, były kawiarnie, były tutaj również aleje spacerowe. I chcielibyśmy, żeby tak to pozostało, żeby tutaj nie było budownictwa mieszkaniowego, czy jawnego, czy ukrytego. Jego zdaniem to tak naprawdę budowa mieszkań pod przykrywką hotelu. Deweloper stoi na stanowisku, że wszystko zostało zaprojektowane zgodnie z planem zagospodarowania. Posiadamy nieruchomość w sąsiedztwie parku i planujemy realizację inwestycji zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie utwardzonym i zdegradowanym po wyburzonych halach, czytamy w oświadczeniu firmy Atal. Deweloper chce wykorzystać do tego tylko część nieruchomości, więc prawdopodobnie ten jeden budynek ma być tak wysoki jak hotel przy ulicy Bytkowskiej. Niezależnie od politycznej opcji, radni, którzy wtedy głosowali za budową 1000 mieszkań przy Parku Śląskim, uważają, że ten teren powinien doczekać się dobrej inwestycji. Tam są po prostu pozostałości płyt fundamentowych i jakieś niewielkie samosiejki. Ten teren jest bardzo nieatrakcyjny. Atrakcyjny dla dewelopera, który z inwestycji nie rezygnuje. Zdaniem niektórych miasto powinno to wykorzystać. Po drugiej stronie ulicy mamy mnóstwo osiedli ze strony Katowic czy też Siemianowic, więc dlaczego Chorzów w tym konkretnie, ja mówię w tym punkcie, miałby nie wybudować mieszkań? Deweloper przekonuje, że to będzie rewitalizacja. W ramach wnioskowanej koncepcji planujemy zabudować jedynie część naszej nieruchomości, koncentrując się na obszarze, który jest obecnie zdegradowany i zabetonowany, przekonuje Atal. Na razie trudno powiedzieć, co zrobi miasto. Po dużych protestach w sprawie osiedla z Lex Developer sprawę uciął wojewoda. Teraz wszystko zależy od chorzowskiego urzędu. Teren jest przeznaczony pod usługi. Firma Atal złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa jego weryfikacja. Na etapie weryfikacji będziemy sprawdzać zgodność z planem tej inwestycji. Do tego etapu jeszcze urzędnicy nie dotarli, choć wniosek dewelopera powinni rozpatrzyć w ciągu miesiąca, a jeśli sprawę uznają za skomplikowaną, w ciągu 65 dni.